Gratuluję na razie, że podoba się? Trochę słabszy. Na razie tak, zobaczymy jak się przejedziemy. Wsiadamy do hondeczki. Siemanko, jedziemy na halloweenowy spot. Szukamy właśnie naszej ekipy. Zaraz się zatrzymamy, zobaczymy gdzie tam się zbierają. Tu się zbierają i tak dalej. Tu mamy nawet bemki, zobaczymy jak tam dalej to będzie wyglądało. Oni jadą. Wszyscy jadą, jadą, będą upadać, jadą. Co robi chondziarz w hondzie? No pasuje się w fotele brajdy, tak? Tak, dokładnie tak, pasujemy się. No i kolejnie właśnie vlogowo rozpoczynamy ten dzień i ten materiał wideo, także witajcie serdecznie wszyscy na kanale Nashor. Wiecie co, bardzo mi się to podoba i tutaj bardzo mocno i dużo trąbimy odnośnie takiego koleżeństwa, współpracy i ogólnie trzymania się takich bratnich duszy, jakimi są chondziarze. To mi się podoba, że teraz właśnie podjechaliśmy w pewne miejsce, dostaliśmy od takiego bardzo dobrego człowieka, ogólnie od hond, prezent, dzięki któremu, bo mamy taką potrzebę na przykład teraz zamontowania, przykładowo część jakaś się rozsypała, krótko mówiąc, a my dostaliśmy tą część właśnie od naszego znajomego i ogólnie to było zrobione dosłownie w, nie wiem, w 10 minut. Umówienie się, przyjazd, odebranie, podziękowanie, jedziemy dalej i możemy to montować. Także bardzo fajnie to wygląda, że jednak się wspieramy i dlatego pamiętajcie, że po to jest grupa Tunerzy Nashora, na którą serdecznie was zapraszamy, że jesteście gdzieś tam blisko siebie, na przykład Katowice i wokół Katowic, 20-30 km, możecie się tam fajnie spisać i dogadać. Gdzieś tam Białystok, rejony, też tak samo możecie się tam fajnie spisać. I o to właśnie chodzi, dlatego trzeba sobie pomagać. A my jedziemy dalej i kolejne właśnie dni przychodzą z nam z kolejnymi pracami i będziemy po kolei wam pokazywać, gdzie jesteśmy, co robimy, jakie prace robimy i tak dalej. Także bądźcie z nami, lecimy dalej. Przyjechaliśmy na miejsce, daliśmy oczywiście, dostarczyliśmy najważniejszą rzecz, jaką jest lampa stroboskopowa do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu, co widzieliście oczywiście na filmiku z regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Przejdziemy teraz tam, pokażemy wam ogólnie jak chłopaki pracują, bo już słychać teorie, są teorie. Przygotowaliśmy komputer, także będziemy zaraz działać, tam jest laptop i reszta sprzętów. No i vlogowo opowiemy wam oczywiście tutaj o tym miejscu. Dziewięć obroty, tak? Także ja myślę, że jednak ten pół zęba trzeba przestawić. Bo ona w oryginale i nie było. No nie było, no bo przecież ja tutaj ten kątownik dorobiłem. No. Żeby, bo wcześniej jak był pasek, to szedł pasek z wału, pasek szedł na pompę wspomagania. No. Pompa chodziła w tą stronę. A musiałem teraz dorobić tą rolkę, żeby dać dłuższy pasek i żeby z tego miejsca na to miejsce jakby ominąć to. Nie? I żeby jakby ten pasek, który jest tutaj na wspomaganiu, żeby byłoby tarło to, tak? Przylegał tutaj na całej tej, żeby potem wspomaganie. Bo z tego co zrozumiałem, to on był po prostu od drugiej strony, o tutaj nie, był. Nie, on był tak samo jak jest tutaj, tylko był tak o, tu i szedł na dół. Aha, dobra. I kręcąc tym napinaczem, jakby pompa się przesuwała do góry, napinała pasek, nie?
a wykręcając to, ona szła w dół i luzowało pasek, a teraz jest na odwrót, jakby napinać. Czyli pasek jest dłuższy o tą długość do kompresora, tak? O tak, to. Tak. A. No. I ta rolka właśnie jest dołożona, tu jest dorobiony ten spornik, nie? I w sumie na kompresorze też widzisz, patrz, tu się zaczyna pasek jakby na kompresorze, a tu się kończy. Mhm. Czyli masz prawie 100%, cały 100% na kółku się. Prawie paska jest na kółku, a nie jak zawsze, że połowa. No, no a nie, że jak zawsze połowa. Połowa. Pójdzie i jakby no. Tu, wiesz, na pół. A, czyli jest dość dobrze, bo czyli całe tak. Kółko kompresora jest wspomaganie i paskiem, tak czyli samo, się nie będzie ślizgał pasek, tak? Tak, i wspomaganie tak samo. Też jest więcej, tutaj dokładnie. Jest, i tutaj jakby pasek napędza wspomaganie i tu napędza, nie? No ale tak z drugiej strony, ale nie. Śrubowe dawać takie szerokie. No właśnie, ale ile on dmucha tak naprawdę? Ile on będzie dmuchał? Nie wiem. No przykładowo 0,6 bara, tak? No 0,6 bara, to co? Ta opaska przecież, bo jak naciągałeś, przecież tak jak nawet tutaj widać, no nie? Że to jest mocno wciśnięte i że to nawet bez opasek będzie trzymać. No nie? Tutaj tak jakby ten randzik, tą opaskę, tak? Tak. No to jak może ci zepchać silikon z tego no. Skoro opaska na mocno, jest ścięta, tak, i jeszcze ten na mocno wciśnięty. Jest jakby większy, no. Zobacz, no tutaj. Jak jest mocno wciśnięty, no. Też, nie? Że aż jest o ile grubiej, no nie? Także to jest wszystko na siłę jest powsadzane, a nie, że tak jak u niektórych projektach. 20 minut naciągałem tą gumę na ten przewodomierz. Którą mam prędkość? Tamtą, żeby poszło. Tam o. Dobra, czyli do chłodnicy. No. Uwaga, kręc. No. O. Jedzie, zobacz. Jedzie. Dobra, stój. Dobra, jest rybaśka. Książka serwisowa wprowadzona pod baską, zobaczcie. Ale zobacz, że wszędzie w tym samym miejscu jakby był robiony, nie? W tym samym serwisie. W tym samym serwisie, bo to sama kartka. No to wiesz, możesz też 5W40. Ale jaki szok od razu, jak widzisz coś takiego w chodzie, co? No, kurde. Ale jak bombki na choince. Pełny syntetyk, pełny syntetyk. A ja. Castrol 5W40. Nie. I tu też był Castrol. Dlaczego Castrol? Nie. Nie. Dlaczego? Dlaczego wybrałeś ten olej, no? Najgorszy na świecie. Widzisz? Jak od razu obroty spadły? Chodź jak sobie często, nie? Piotrek miał rację, no. Gdzie nam masz uciek? A na zero, widzisz? I teraz macie poluzowany aparat, teraz środkowe położenie i jest na 16. Zobacz jak ładnie. Karol, zobacz. Co tam? Zobacz jakie piękne. Pokaż mi. A. Jak za daleko, to mów to przystawię te kroki. Zobacz jak idealnie wychodzi ta środkowa kredka z tych trzech. Spróbujemy, zadziałamy i tak dalej. Jak słyszeliście, jest kilka ciekawych rad, ale to jest tak jak mówię, vlogowo, na spokojnie, także jedziemy. Przy okazji oczywiście szykujemy nowe tłoki do projektu BSRI. Jak on napierdalał ci mówię, tutaj bąki kręcił tak jak szalony, kurwa, on tu ledwo... 10 kompletowo pan spaliwał. No, ten winkiel ledwo tutaj wszedł, kurde. W tą bramę, ta? Ledwo się zmieścił. Udało się dotrzeć na miejsce, jest oczywiście nasz ulubiony człowiek tutaj, Karol, który już testuje zapinki. Przed chwilą robił unboxing. Ale dwa razy, żebyś widział ten przełącznik, no nie wiem, który to się włącza. A później... Jednak spawuje. Reakcja była.
otworzyć. Na razie tak, zobaczymy jak się przejedziemy. Jedziemy z Kicksterem. O, ja jebę. Co? No rzeczywiście chodzi trochę nierówno, ale czy to jest aż... A, teraz się wyłączył? Tak, tak. Aha, bo nie mogę tego na dół, co? Tak, nie możesz, bo zamykając całkowicie, wyłączysz kompresor. Żeby wiesz. Dole, jaki dzikus w ogóle. Jeszcze nigdzie nie jedziemy, a już jest dzić. Już mieli koło. Co za pojebany samochód ty się zrobił teraz. Żeby na szora nie uszkodzić? Ta. Musi dojechać jeszcze. Gdzie? W którą teraz? W prawą. Kurwaj. Pół bara. Prawie pół bara. 0,4 bara. No. Na tak niskich. Tu w prawo daj. Tu będzie odcinek taki, kawałek prostej drogi będziemy mieli. No ale ona teraz... Poza tym, że jest mocniejsza, to jeździ tak samo jak ten, też się tak przytyka. No, wiesz, też się przytykało, jak wcześniej. Jak? No, czuć mega, że jest chuj mocy więcej. Czujesz różnicę od razu. No, w ogóle ta reakcja na gaz, nie? Że ona o... No. Się zbiera, nie? A to aż tyle... Powietrza. To no mega słychać, co na zewnątrz? No, mega słychać. No, ciężko się będzie na mieście manewrować. No. Myślę, że tak będzie akurat tej mocy. No. Że nie za dużo i... Zajebiście, co? No tak ryktyk, nie? No nie? Tak powiem ci, że i mi się podoba nawet, no. Nie przeraża ta moc, ale jest okej. Okay. Jest okej, okay, no nie? Tak powiem ci, że fajnie, fajnie. Tylko, że co z tymi niskimi obrotami, nie? No. Czy sprzęgło teraz ściskam? To jest aż patrz, aż przygasa. Aż przygasa, nie? No właśnie. Zobacz. I tego szkoda, no nie? Zobacz. O kurde. Pogodzić. No. Ja pierdolę. Szkoda, że nie macie tu żadnego parkingu. Ale powiem ci tak, na początku było ok, tylko że jak już przejeździliśmy trochę, podejrzewam, że mogło te świece przylać i wiesz, i spadają jednak, no nie? Ale dopiero stało się to po czasie. I nie mogą się ustabilizować i ona, wiesz, przygasa, dodasz gazu, no to znowu przygasa i to jest takie, że nie chce się ustabilizować. Nie chce się ustabilizować. To jest taka jakby tak wina takie podejrzenie korkowego. Bo... Znaczy, mieliśmy prawie 100 stopni oleju, prawie, ale to ile pałowania było. Trochę nam smutno będzie, bo Kickster jedzie. Tak strzajaka. No. No. A właśnie, ty jesteś taki światowy człowiek. Wszystko wiesz, i tak dalej. Oglądasz tak dużo tych filmów, i tak dalej. To ja ci zadam pytanie, proste, fajne. Czym się różni mineta od jazdy na rowerze? Bardzo proste pytanie. Odpowiem tak, jakby odpowiedział papież, gdyby żył. No. Nie wiem. Chwila nieuwagi, lądujesz w rowie. Myślę, że za te 30 zł to tam daleko byś nie ujechał na tym kompresorku. Nie wiem, czy nawet by cię giżycko przywitało.
rolkę, patrz. No tutaj już pożegnaliśmy się z Sebastianem, myślę, że wszystko wyszło całkiem fajnie, jesteśmy jeszcze na warsztacie, wracamy do siebie, wracamy do swoich zadań. Było bardzo miło, ogólnie podobało mi się takie spotkanie, fajnie, że zostawiają u nas tutaj ludzie tacy dosyć ważni auta do naprawy, do wymian, do tuningów i tak dalej, bo oczywiście tym się zajmuje Powered by Nashor wraz tutaj z naszym Karolem. Karol, bardzo, bardzo znana i ciekawa postać, jak widzieliście tutaj w materiale u Kickstera, pokazał się on, tutaj wszystko dokładnie poskładał, żeby ten kompresor odpalić przy silniku Mazdy MX-5 1.6 NB. Dziękuję, było bardzo fajnie, fajnie się pojeździło z Kicksterem i tak powinniśmy się właśnie wspierać, pomagać, a wy będziecie się uczyć z takich materiałów wideo, bo dla was to jest też najważniejsze. Także to było na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Let's go.